Dzień dobry, klasy szóste. Dzisiaj kilka słów na temat zdrowia. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby albo niepełnosprawności. Obecnie medycyna jest na bardzo wysokim poziomie, mamy dostęp do szeregu specjalistów, ale mimo wszystko o zdrowie przede wszystkim powinniśmy dbać my sami. Czasami zarozumiale uważamy, że zdrowie jest czymś, co nam się należy. I niejednokrotnie doceniamy je dopiero wówczas, gdy pojawia się jakaś choroba. Zapewne to jest źródłem potocznego rozumienia słowa zdrowie. Mówimy, że zdrowy jest ten, kogo po prostu nic nie boli, kto nie musi chodzić do lekarza i na nic się nie skarży. Tymczasem zdrowie to coś więcej niż brak chorób. Zwykle myślimy o zdrowiu w kontekście zdrowia fizycznego. Zdrowie fizyczne to m.in. sprawność fizyczna, dobry sen, brak kłopotów z odżywianiem, brak dolegliwości bólowych, nieużywanie leków, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów. Natomiast to jest tylko jeden z aspektów zdrowia, których jest znacznie więcej. Wyróżniamy też zdrowie psychiczne, czyli rozumienie własnych emocji i uczuć, poczucie własnej wartości i radość z życia, radzenie sobie ze stresem, dobre relacje z innymi osobami, rodzicami, rówieśnikami, nauczycielami. Wyróżniamy również zdrowie społeczne, a jest to m.in. umiejętność zawierania i podtrzymywania przyjaźni, poczucie przynależności do różnych wspólnot, wspólne spędzanie czasu z innymi ludźmi i po prostu bycie sobą. Jest to zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji. W niektórych klasyfikacjach wyróżnia się również zdrowie duchowe. U niektórych ludzi związane jest z wierzeniami i praktykami religijnymi, a u innych jest to osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. W ostatnich latach popularny stał się temat również zdrowia prokreacyjnego, czyli zdolności przekazywania życia. Niektórzy bardzo pragną zostać rodzicami, jednak z różnych przyczyn im się to nie udaje. Warto wiedzieć, że każdy z Was już teraz, w okresie dojrzewania, może się zatroszczyć nie tylko o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne albo społeczne, ale również o zdrowie prokreacyjne. Na to, czy dana osoba będzie zdolna do prokreacji, czyli do uprawiania stosunków seksualnych, które mogą się zakończyć ciążą, wpływa bardzo wiele czynników. Ważna jest na przykład anatomia, czyli budowa narządów rozrodczych, oraz genetyka, czyli brak chorób, które negatywnie wpływają na płodność. Te czynniki nie zależą od nas, są to sprawy wrodzone. Zasadniczy wpływ mamy natomiast na sposób odżywiania, aktywność fizyczną i to, czy sięgamy po różne substancje, które mogą zmniejszyć naszą płodność. Innymi słowy, nie możemy zapobiec wrodzonemu skrzywieniu kręgosłupa, ale możemy nie dopuścić do zniekształcenia zdrowego kręgosłupa. Nasze plecy odczują, jeżeli codziennie będziemy przez kilka godzin siedzieć przy komputerze. Okres dojrzewania charakteryzuje się tym, że uważniej niż zwykle przyglądacie się swojemu ciału. Pamiętajcie, że źródłem wiedzy na temat waszego zdrowia nie powinien być raczej internet, ale raczej nauczyciele albo rodzice. Każdą wątpliwość warto skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu, który najczęściej Was uspokoi i przekona, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. W uzasadnionych przypadkach zaproponuje leczenie u lekarza. Pamiętajcie, że lekarz to jest specjalista. Zapewne żadne pytanie ani dolegliwość nie wydadzą się lekarzowi dziwne. Wiele pacjentek i pacjentów przed Wami miało podobne problemy. W przypadku dziewczyn pierwsza wizyta u ginekologa może zakończyć się przeprowadzeniem wywiadu lekarskiego, podczas którego szczegółowo opiszecie, co Was niepokoi. Powinnyście się udać do ginekologa po wystąpieniu pierwszej miesiączki. Przedstawię Wam teraz kilka nazw specjalistów, do których możecie się udać po pomoc. Po pierwsze, endokrynolog, który leczy choroby spowodowane zaburzeniami czynności gruczołów, które wytwarzają hormony, na przykład te odpowiedzialne za wzrost i proces dojrzewania.
Androlog to specjalista zajmujący się fizjologią i patologią męskich narządów płciowych. Urolog z kolei to specjalista od schorzeń narządów moczowych, leczy także męskie narządy płciowe. Ginekolog to specjalista chorób kobiecych. Zajmuje się schorzeniami narządów rozrodczych i ich nieprawidłowym funkcjonowaniem. Dermatolog leczy choroby skóry, np. trądzik czy grzybice. A na końcu psychiatra, który rozpoznaje i leczy zaburzenia i choroby psychiczne, np. pomoże Wam z depresją. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.